Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Premierze. Co może dać od siebie człowiek, który nie posiada kapitału? Wiedzę i pracę. I ta właśnie ustawa powoduje to, że jeżeli państwo nie potrafi zapewnić na rynku pracy oferty, to może ją sobie każdy człowiek stworzyć sam. Po prostu przywraca nadzieję. Firma na próbę, bo o tym dzisiaj mówimy, to jest projekt, który spowoduje, że ludzie uwierzą w siebie. Wtedy, kiedy jeszcze grunt jest grząski w biznesie, na chwilę państwo może spowodować, że będzie stabilny. Odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu będzie skrajnie nieodpowiedzialne i wyhamowywanie przedsiębiorczości Polaków i tak nie powiedzie się, bo ci ludzie założą firmę, ale nie w naszym kraju. Dziękuję bardzo.